Sprzedaż kopalni Knurów Szczygłowice, rezygnacja z planu włączenia kopalń Bolesław Śmiały i mniejsze zwolnienia niż początkowo zakładano. To pierwsze pewne ustalenia dotyczące restrukturyzacji w kompanii węglowej. W założeniach władz spółki mają one doprowadzić do zauważalnej poprawy sytuacji finansowej kompanii. Jakie jeszcze zmiany czekają obecnych jej pracowników? Posłuchajcie Państwo sami. Niemal tydzień po nieudanej próbie porozumienia ze stroną związkową władze kompanii węglowej przedstawiły dziś wstępne założenia projektu restrukturyzacji spółki w latach 2014-2020. I mimo że szczegóły planu objęte są tajemnicą, definitywnie wyjaśniła się m.in. przyszłość kopalni Knurów Szczygłowice. Nigdy zarząd w procesie negocjacji opiniowania nie odstąpił od punktu, który brzmi sprzedaż kopalni Knurów Szczygłowice. Był przez kilka godzin przedmiotem dyskusji alternatywny projekt, który nie uzyskał akceptacji. Tym samym Knurów Szczygłowice wkrótce niemal na pewno stanie się własnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wycena zakładu ma się zakończyć w lutym, wtedy też poznamy zamiary JSW. Co do pozostałych zakładów należących do kompanii, to plany łączenia poszczególnych zakładów nadal pozostają aktualne, poza jednym wyjątkiem. Zarząd kompanii odstępuje w programie odłączenia kopalni Ziemowit i kopalni Bolesław Śmiały. Pozostałe elementy, które były w programie w zakresie łączenia kopalń, są utrzymane. Ta informacja cieszy nie tylko pracowników kopalni w Łaziskach Górnych, ale również tamtejsze władze samorządowe. Kopalnia Bolesław Śmiały jest jednym z najważniejszych pracodawców w powiecie, jeżeli nie najważniejszym. Kopalnia na 1600 ludzi zatrudnia 1410 ludzi z powiatu. To jest stabilny pracodawca, to jest kopalnia zawsze oparta o lokalnych pracowników. Jednak chyba najwięcej emocji budziła zapowiedź zwolnienia ponad 1000 pracowników zatrudnionych w administracji kopalń. Dzisiejsze analizy i analizy, które były prowadzone na tych spotkaniach, wycofują cyfrę 1020 osób do zwolnienia, o której zarząd mówił w październiku zeszłego roku. Ta cyfra niewiele się zmienia, ale jednak na mniej, czyli 884 osoby. Ta liczba również może jeszcze ulec zmianie, jednak zależeć to będzie od kolejnych rozmów na linii zarząd, związki zawodowe. Te z kolei mają kilka możliwości, w tym tą najbardziej radykalną – strajk. Czy do niego dojdzie? Na razie nie wiadomo. Władze kompanii, co zrozumiałe, liczą na porozumienie. Jestem przekonany, że strona społeczna, znając realia rynkowe, rzeczywisty stan kompanii węglowej, jest odpowiedzialna na równi z zarządem za teraźniejszość i przyszłość tej firmy i w naszej ocenie nie ma powodów do strajków. Do tej pory udało się ten proces przez 1,5 miesiąca prowadzić przy otwartej kurtynie. Jesteśmy cały czas otwarci na rozmowy, na szukanie rozwiązań. Ostateczny kształt programu restrukturyzacji w kompanii węglowej powinniśmy poznać po 31 stycznia.